Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj bardzo krótki filmik z mojego warzywnika. Już się coś zaczęło w nim dziać. Na początku kwietnia, nie, pod koniec marca posiałam groszek, buraczki i posadziłam cebulę dymkę. Groszek już ładnie powschodził, cały czas był przykryty tą włókniną. Groszek nie jest wrażliwy na zimno, ale ja mam tutaj gołębie grzywacze, które zakładają gniazda i po prostu wybrałyby na pewno te nasiona groszku. Tutaj ładnie już wschodzą mi buraczki ćwikłowe i cebula czerwona z dymki też już ładnie popuszczała szczypior. I mam nadzieję, że w tym roku ta cebula jakoś mi wyjdzie. W zeszłym roku to była totalna porażka. I tutaj na końcu tuneliku mam posiany szpinak w trzech takich krótkich rządkach po 1 metrze. I też już pięknie powschodził i będzie rósł. A tutaj jest seler, który przetrwał zimę i będzie po prostu na listki do zupy. A później jak zacznie kwitnąć, to oczywiście trzeba będzie go wyrzucić. W drugim tuneliku z włókniny mam posadzoną sałatę. Posadziłam ją na początku kwietnia i na razie jestem zadowolona. Ładnie rośnie. Tutaj jest sałata bordowa, ale nie pamiętam. Chyba to jest ta dębolistna. Tutaj natomiast posadziłam koper włoski. Jest go kilka sztuk dosłownie. Tutaj rośnie mi cykoria, ta główkowa, która zawiązuje główki, której nie trzeba pędzić. No i na razie te roślinki ładnie wyglądają. Mam nadzieję, że nic mi ich nie zeżre. Tutaj jest sałata rzymska i też sobie bardzo ładnie radzi. Tu widzę, że mi jedna sadzonka wypadła. Coś musiało ją zjeść. A tutaj mam zamiar posiać pietruszkę i marchewkę, ale to może w przyszłym tygodniu. W każdym bądź razie tak na razie wyglądają te moje roślinki, ładnie sobie rosną. Te liście tutaj zostawiłam, nie usuwałam ich, one po prostu zapobiegają rozrostowi chwastów, a mnie w niczym nie przeszkadzają. Także tak wygląda mój warzywnik. Na razie tyle w nim jest. Pod tym kawałkiem włókniny są truskawki. Ładnie już wyrosły, zaraz je odsłonię i będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają. Przykrywając truskawki włókniną, nie napinałam jej, starałam się, żeby była luźno ułożona na grządce i dzięki temu po prostu one mają miejsce, mogą liście swobodnie wyrastać. To moje truskawki, które przykryłam włókniną pod koniec marca. I jak widać, różnica we wzroście jest duża. Te roślinki tu z brzegu, one nie były przykryte i dopiero co zaczęły wypuszczać liście. Natomiast te, które są przykryte, bardzo ładnie się rozrosły i już mają kwiaty. Za parę dni, za jakiś tydzień będą już kwitły i wtedy będę je musiała na dzień odsłaniać, żeby po prostu pszczoły mogły je pozapylać. Ale truskawki będę miała dużo wcześniej. Tak wyglądają w tym momencie. I tutaj, jak widać, jest dużo pąków. Już się cieszę na świeże własne truskawki. Włóknina, którą przykrywam truskawki i warzywa, to jest ta grubsza włóknina, to jest taka włóknina, można powiedzieć, zimowa, bo to jest włóknina o gramaturze 45. Kupiłam ją po prostu dlatego, że ona jest dużo trwalsza, no i przed ewentualnymi chłodami na pewno
chroni o wiele lepiej niż ta cieniutka włóknina 15. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie mojego króciutkiego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.